wieczór Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że wcześniej z Państwa widzieliśmy się latem. Czy ktoś widział nas latem, jak jeździliśmy, graliśmy na jedno ślad naszym sześcioosobowym rowerze, którego dzisiaj nie przywieźliśmy z uwagi na, wiadomo, warunki pogodowe oraz tutaj sceniczne. Nie udałoby nam się wjechać. Rower ma ponad 6 metrów, waży w sumie razem z nami prawie 700 kg, więc jakby byłoby nam trudno dzisiaj ogarnąć te sprawy. Natomiast będą piosenki, które mówią o nas i o tym wszystko. Rozpoczniemy od piosenki, która nosi tytuł Duży Rower i chyba ta historia opowie o nas to, co trzeba. Witamy! Orkiestra na dużym rowerze! Raz, dwa! Nadzwyczajny pomysł, ktoś nagle wpadł. Orkiestrą na rowerze przemierzać świat. Bez planu specjalnego, to tu, to tam. Mieć jeden cel, do przodu wciąż gnać. Do przodu wciąż gnać. Nawtóruje szalony wiatr. Wypięciu pedałuje, szybkość się ma. Niewielu to potrafi jechać i grać. Mieć jeden cel, do przodu wciąż grać. Do przodu wciąż grać. Czasem dół, czasem dół. W plecach ból, piersia kłuje. Nigdy się nie da jechać w tył. Czasem w dół, czasem w górę, wgięty w tłum, lub nie czujesz, nigdy się nie da jechać w tył. Nie wiemy, jak już długo ta podróż trwa. Nieważne, to się nigdy nie znudzi nam. I póki mamy parę, będziemy gnać. Mieć jeden cel, do przodu wciąż gnać. Czasem dół, czasem górę, w jednym dół, lub nie czujesz, nigdy się nie da jechać. Wybrę za górę, do przodu wciąż! Do przodu wciąż grać. Jak miło, kiedy czujemy ten feedback, kiedy Państwo również uczestniczą w tym koncercie razem z nami. Mamy nadzieję, że tak pozostanie. Kolejny utwór, który zagramy dla Państwa. A właśnie, jak graliśmy u Was latem, pamiętam, że Burza Oklasków zdobył ten utwór, ponieważ to była dość zabawna sytuacja. Po Państwa może nie zapytałem, ale uświadomiłem o tym, że my jako zespół zastanawialiśmy się, dlaczego tę piosenkę, którą teraz zagramy, jest ulubioną piosenką naszego kierowcy. Odpowiedź była w zasadzie bardzo krótka. Piosenka nosi tytuł cały wolny, a nasz kierowca po prostu jest kawalerem jeszcze. Gdzieś on jest tutaj? Niech się pokaże. A jest, pokazał się, że jest. Dobrze, machas zaplecza do was. Także Danielu, dla wszystkich gości cały wolny. Świat podpaliłaś, bo horyzont rozum pogubił rytm.
sumie nie myśli już nie gryzą. Pakuję się jak dym, podkręcę wolum, wezmę staty i grając będę grał. Potem zatrzymam się pod bramą. Gitara klucze ma. Raz, dwa, trzy, hej! Stop! Jadę do ciebie cały wolny. Włączam mruczenia, ba. Wszystko zostawiam, nie ma koda. Będę pod koniec dnia. I będzie pięknie, będzie wiecznie, bo będzie co ma być. Będziemy sobie jak powietrze, ty, ja i się żyć. Byli krzyżkami, nie zabierzesz, czy tylko twój jest ci. Ja ci pokażę świat mój cały, gdzie nie był jeszcze nikt. Jadę do ciebie cały wolny, włączam wyruszenia, ba. Wszystko zostawiam, nie mam kota. Będę pod koniec dnia i przedstawiam wam Krzysztofa, Krzysztof Biernacki, on kocha prawa. Możecie razem z nami zaśpiewać? Pod koniec dnia. Pod koniec dnia. My się wyciszymy, żebyśmy mogli was usłyszeć. Uwaga, uwaga, uwaga. Zaśpiewacie teraz państwo, jeśli macie ochotę. Raz, dwa, trzy. Pod koniec dnia. Jak pięknie. I pod koniec dnia. Tak jest. I panie. I panowie. Proszę państwa, to jest to, kiedy czujemy to, to jest coś pięknego. Myślę, że kolejny utwór również wyzwoli w państwu chęć przynajmniej jakiegoś okrzyku w trakcie piosenki, a ta piosenka się nadaje do tego. Piosenka nosi tytuł Maniana. Czy ktoś z państwa wie, co oznacza słowo Maniana? Kto wie? Ręka w górę, my nie widzimy państwa, ale dajmy na to, że Maciej ma takie specjalne okulary i was widzi. Tu pani Kasia się chyba zgłosiła. Nie widzę, ale tak mi się wydaje. Drodzy państwo, czy ktoś z państwa wie, co znaczy z języka hiszpańskiego słowo maniana? Można krzyknąć. Jutro, bardzo dobrze. Oczywiście to jest prawidłowa odpowiedź, ale drodzy państwo,
Musicie przyznać, że w naszym kraju to słowo znalazło swoje drugie znaczenie. Można powiedzieć, że ktoś odwalił niezłą manianę. I wtedy mówimy jednak, że to coś złego. Ale my tą piosenką następną, która właśnie nosi tytuł Maniana, postaramy się odczarować to słowo. Postaramy się dodać tutaj wydźwięku bardzo pozytywnego. Drodzy Państwo, zdradzę Państwu prostą rzecz. Otóż my tutaj z naszym zespołem, gdy podróżujemy po naszym pięknym kraju, z naszym dużym rowerem, oczywiście jeżdżąc, zwiedzając ten piękny kraj, piękne starówki, parki, to oczywiście gramy te koncerty, spędzamy ze sobą dużo czasu. I drodzy Państwo, powiem tak, nieważne gdzie, ważne z kim i każdy weekend to może być naprawdę niezła maniana. I to bardzo pozytywnym właśnie znaczeniu. Drodzy Państwo, a my oczywiście zapraszamy Państwa do wykonania tego utworu razem z nami. Umówmy się tak, że jeżeli w refrenie my zaśpiewamy, zakrzykniemy słowo maniana, to proszę, abyście Państwo odpowiedzieli tym samym. Uwaga, Zambrów, próba generalna. Maniana? Ojojoj, najpiękniejsza chyba publiczność, jaka może tu przybyć dzisiaj. Dobrze, świetnie. W takim razie uwaga, drugie zadanie, skoro jesteście tacy świetni. Gdy nadal w refrenie, w drugiej części my zaśpiewamy słowo Hiszpania, wtedy wy? Hiszpania. Dobrze, drodzy Państwo, w takim razie czas na manianę. Strój pełna kultura, czuję, będzie ostra maniana. Więc dokręcam wąsa, noc już księżyc kąsa. Ważne, że ekipa jest grana. Weekend to będzie maniana. Słowiański totalny szkod. Rap, ta, rap, ta, rap, ta, ra. Trzy nazwy miękka Hiszpania. Hiszpania! Fiesta, aż jeży się włos. Para, para, pa, para. Para, para, pa, para. Para, para, pa, para. Rap, da, ba, da, ba, da, ba, da. Hotel z basenami, namiot pod gwiazdami. Wszystko jedno wszędzie. Pobyt all inclusive, flub komarów tuzi. Ważne, że ekipa jest zgrana. Weekend to będzie maniana. Słowiański totalny sztop. Rap, da, rap, da, rap, da, da. Przy nas wymienka Hiszpania. Hiszpania! Fiesta, aż jeży się włos. Wow. Wkrótce nabierzesz siły niczym Hulk. Pozytywny, wpadnie szał. Nagle poczujesz w sobie dziki dreszcz. Już teraz wiesz, fiesta zaczyna się. Weekend to będzie maniana. Słowiański to tak już dobra. Trzy razy miejka Hiszpania. Fiesta, aż jeży się, bo do zapła! Maniana! Ajajaj! Dobrze, kochani, przeniesiemy się teraz naprawdę w klimaty południa świata. W klimaty południa świata przeniesiemy się w sobie bardzo ciepłe, słoneczne klimaty, a wprowadzą nas w ten klimat. Krzysztofa już poznaliście, tę solówkę grał specjalnie dla Państwa z przodu. Ale jest również i wirtuos akordeonu. Jego pseudonim artystyczny to Maciej Szybkie Palce Drapiński. Poprosimy o wstęp. Wielkie brawa, panowie!
matina. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, una mattina. Mi sono alzato, e tremato il sole. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e partigiano, portami via, che mi sento di morire. Szybkie palce! W jakim serialu został wykorzystany ten utwór? Nie. Podpowiedzi nie ma, ręka w górę. Znowu nie widzimy. A czy możemy troszeczkę światła na publiczność poprosić? Czy to jest skomplikowane? Nie możemy. Znaczy... Nie, chodzi o to, że to nie jest dla panów skomplikowane. Oczywiście, tylko że nie byli przygotowani pewnie na to, bo my nie ustaliliśmy tego. Bo działamy. Tak czy nie? A, ktoś telefon zaświecił u góry. Dobra, umówmy się, że osoba, która wie, może zaświecić telefonem i wtedy... Tak, albo koleżanka, która wie, że jej koleżanka wie, to też można na nią poświecić. O, a dobra, mamy z tyłu. O, mamy światełko. A tu pani też. Ale tu widzę pani... Może pani. I to jest oczywiście prawidłowo. Pani po lewej? Gdzie pani po lewej? Pani Agnieszka też. Dobrze. Mówiliśmy się tak, że zawsze wybierzemy osoby, które są jak najbliżej. Pani Asia. No to dobrze, no to chodzi o, w zasadzie tak naprawdę chodzi o poprawną odpowiedź. Dobrze, pani Asiu, bo rozumiem, że pani na pewno też... A pani ma na imię? Przepraszam. O, Agnieszka. No i widzisz? Mówiłem, że znajdę panią Agnieszkę. Dobrze, pani Agnieszko, jaka jest prawidłowa odpowiedź? I wielkie brawa do pani Agnieszki. Proszę państwa... Dla zwycięzców to nie tylko są brawa, ale również mamy taki prezent w postaci tego, że pani Agnieszka zdecyduje w tym momencie, który z moich kolegów zagra specjalne solo dla wszystkich pań. Nie, ale nie podpowiadamy. Pani Agnieszko, który z moich kolegów zagra solo specjalnie dla wszystkich pań? Pan Krzysztof. No tak. Znaczy śmiejmy się, bo Krzysztof z reguły zawsze jest wybierany. Dobrze, znowu Krzysztof dla wszystkich pań zagra na saksofonie! Krzysztof Biernacki. Tak bym mógł do rana, ale my... Jak to mówimy w zespole? Lo
lokalny łamacz serc. Krzysztofa też. Zawsze drugą nagrodą jest symboliczny buziak. Symboliczny buziak. Od... Od Krzysztofa, oczywiście. Od Krzysztofa. Tak, jak Krzysztof powinien kiedyś podejść. Krzysztof, to nie pani powinna podejść, nie przyzwyczajaj się. Z reguły jest tak, że czasem panie wchodzą na scenę i całują Krzysztofa, ale Krzysztof to dzisiaj tak nie jest. Dobra, buziaczek popłynął ze sceny. Okej. Okay. Kolejny utwór. Słuchajcie, teraz troszeczkę wyciszamy się, wrzucamy na luz, chillujemy. Ta piosenka mówi o sobie wszystko. Myślę, że Maciej... Maciej powie kilka słów, ponieważ napisał tekst do tej piosenki. Piosenka Wrzuć na luz. Dlaczego Wrzuć na luz i w ogóle? Dobrze, to ja wracam teraz do wątku takiego, że jeżeli mamy tą wspaniałą ekipę oczywiście wokół siebie, jest świetna zabawa, te weekendy są troszeczkę ciężkie, ale drodzy Państwo, przyznać trzeba, że to ta codzienna praca nas totalnie wykańcza. Słuchajcie, ganiamy za tą całą karierą. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w soboty, w niedzielę, 8 godzin, 10, 12, niektórzy chodzą jeszcze na nocki. Czy ktoś tutaj pracuje w nocy? Szczęściarze. Dobra, albo nie chcecie się przyznać. My tak, bo nocą wracamy do domu. Niestety tak, drodzy Państwo, i tak cały czas zasuwając za tą karierą, tą piosenką chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na to, że warto czasem naprawdę zatrzymać się, stanąć w miejscu, poczekać, aż ten cały kurz wokół nas na chwilę opadnie, ten cały bieg, i zastanowić się tak naprawdę, co w naszym życiu, jakie wartości są dla nas najważniejsze. I oczywiście nie rzucać całego swojego życia, tylko starać się, aby te wartości były na samym szczycie tego, co jest dla nas najważniejsze. Tego Wam oczywiście życzymy, a w tym może Wam pomóc przesłanie właśnie tej piosenki. Wrzuć na los. Orkiestra na dużym rowerze. Z rana mylę telefony, wiadomości tysiąc już. Choć na pewno nie od żony, to na gardle czujesz nóż. W ciągłym biegu w ręku latę, niczym chomik w kółku tkwi. Czas, by życie wziął na klatę, do stracenia nie masz nic. Hej stary, rzuć na luz. Już nie ci śni, weź wyhamuj. Daj chwilę, opadnie kurz. I spójrz szerzej, życie zaplanuj. Dzień i znów to samo, laptop w rękach pali się. Lecz za moment masz szkolenie, nudy chwila albo dwie. Grzecznie siedzisz przy biureczku, fart home office dzisiaj masz. Śledzisz memy o piąteczku, lecz wyścigu nadal gnasz. Hej stary, rzuć na luz. Już nie ci śni, weź wyhamuj. Daj chwilę, opadnie kurz. I spójrz szerzej,
życie za plan. Choć w portfelu trochę grubiej i w kredycie winne masz, tyle w życiu cię omija, nie nadprzeda się twój czas. Staj na chwilę, popatrz w lustro, z peletonu wyrwij się. Po co ci ten cały wyścig, by tak tracić dzień za dniem? Już nie ciśnij, weź wyhamuj. Daj chwilę, odpadnie kurz. I spójrz szerzej, życie za plan. Hej stary, rzuć na luz. Już nie ciśnij, weź wyhamuj. Już nie ciśnij, weź wyhamuj. Daj chwilę, opadnie kurz. Daj chwilę, opadnie kurz. I spójrz szerzej, życie za plan. Wrzuć na lubię. Podobało się! Dobrze, zagramy teraz utwór, który my nazywamy takim swoistym męskim graniem. To akurat nie jest nasza piosenka, ale piosenka znana na całym świecie. Chcielibyśmy, żeby tutaj może panowie nam pomogli w tej kwestii, bo to jest taki bardziej męski utwór, ale dedykujemy go oczywiście nadal wszystkim paniom. Słuchajcie, ja poproszę, żeby nasz przystojny perkusista pomógł mi w tym rozpoczęciu utworu. Będzie to takim stopą, tak? Państwo możecie też popukać tam. Tak? Myślę, że to wspaniałe miejsce się na bank nie rozpadnie, bo to jest wspaniała akustyka w tym miejscu. Podobno budynek jest bardzo dobrze ubezpieczony. Someone to hear your prayers.
całą chustę. Że zostało nam czasu na jeszcze jeden numer. Zagramy teraz zatem utwór, który tak naprawdę jest ogniem, który tak naprawdę powoduje, że ludzie czasem wstają, klaszczą, śpiewają razem z nami, a czasem wchodzą na scenę. Piosenka właśnie tytułem Czajurie Szukarie.
szukali je na pilule balamante, na pilule balamante czaje. Kiedy mogę przedstawić zespół w komplecie. Na saksofonie i klarniecie Krzysztof Biernacki grał dla was. Na kordonie Marcin Szybkie Palce Drapiński. Na skrzypcach lokalny łamacz serc Jędrzej Rochecki. Na kontrabasie Szymon Wiczyński. A na perkusji najprzystojniejszy zespół, najmłodszy, jeszcze kawaler. Ej, poczekaj, ale on chyba nie grał solówki dzisiaj. Co nie grał? Czekaj, ale trzeba go przedstawić. Na perkusji Maciej Domagalski. Kiedykolwiek przyjedzie do Zambrowa, to on swoimi palcami muskał struny swej gitary, aby brzmiała jak najpiękniej. Swoim aksamitnym głosem chciał państwu sprawić przyjemność nasz wokalista i gitarzysta Adrian Zasada! Thank you.
wszystko! Dziękujemy za wspaniały koncert.